Dobrze, w ferworze remontu. Czwarte piętro rządzi. Dobra, nagrywam wam w końcu te Q&A, bo się nie możecie doczekać. Ja też w końcu muszę to nagrać, bo wam obiecałem, a jestem tydzień spóźniony z tym wszystkim, a chcę się wywiązywać. Tu mam laptopa, więc tu będę nagrywać. Tam jest wygodniej. Nic wam nie będę grał, bo nie mam na to czasu. Kiedyś może wam zrobię live'a i zagram jakiś koncert, jak będziecie chcieli. Improwizowany. Zaczynamy. Od Sylwek Games. Dlaczego jak jest skrzyżowanie, to naprzeciwko to tramwaj się zatrzymuje i jeszcze dlaczego tramwaje muszą robić odstępy na środka przystanku przed zwrotnicą? Chodzi tutaj o bezpieczeństwo przejazdu. Jeżeli dwa tramwaje jadą naprzeciwko na jakimś skrzyżowaniu, a jest pełno rozjazdów w każdym kierunku na danym rondzie, to zwrotnica może wywinąć psikusa i przełożyć mimo woli, tak? Motorniczy wybra kierunek na wprost, a zwrotnica stwierdzi, a pojedziemy w lewo. No mi tak się na przykład zdarzyło, jak czwórkę jechałem i zamiast pojechać do Fredry od Poznańskiej, to pojechałem na Ogrody. Całe szczęście tylko mnie stitali kierowcy i nic się nie stało poważnego. Nie była to moja wina, tak? Bo zwrotnica zrobiła faktycznie psikusa tuż przed pierwszym wózkiem. Całe szczęście, że przed pierwszym wózkiem, a nie gdzieś po środku, to mi się wykoleił. Ale tak, jeżeli przełoży zwrotnica, a tramwaje będą w złym miejscu, albo ten się pospieszy, nie poczeka, ten ruszy, też nie poczeka, no to będzie syru, nie? Więc najlepiej jakby ten, co rusza, troszkę wcześniej poczekał, bo jak oboje jadą naprzeciwko, jak ten dostał naprzeciwko światło, to ten też 99,9 dostanie światło naprzeciwko. Także powinny się tramwaje na skrzyżowaniu, na rondzie, gdziekolwiek, na jakimś rozjeździe posłatkać po środku, dla bezpieczeństwa. Przed światłami, przed zwrotnicą zatrzymujemy się dlatego, że jeżeli zaobserwujecie na przystanku gdzieś tam, jeżeli będzie zwrotnica, to przy zwrotnicy na wysokości iglicy przeważnie jest semafor kierunkowy, jest X się zapala w momencie, kiedy tramwaj podjedzie przed zwrotnicę. Dlaczego? Ponieważ jest to blokada, żeby żaden system tego nie przyłożył. Tak? Dlatego jeżeli ja stoję za tramwajem, który jest na przystanku, to czekam, aż tramwaj zjedzie za zwrotnicę z dwóch względów, żeby on zjechał z czujnika zjazdowego, za zwrotnicą, żeby mi zeszła blokada, żeby mi przełożyło i ze względów bezpieczeństwa, ponieważ system to jest tylko system, to nie jest niezawodna rzecz, może mu przełożyć wajchę w drugą stronę i może się wykoleić. Tyle. I przepisowy jeszcze odstęp między tramwajami to jest około 30 metrów. Dobrze, lecimy dalej. Od Damianek, czy zmieniałeś kierunek? Nie będę czytać całego tutaj, całej wypowiedzi, przeczytam tylko pytanie. Czy zmieniałeś kierunek jazdy idąc do kabiny z tyłu w tramwaju dwukierunkowym, na przykład jak nie było pętli? Tak, jak do Błażeja nie było dociągnięte, to dojeżdżaliśmy tylko do Lechicka na Ramowicka i tam był zmiana kierunku jazdy. Do Włodarskiej się normalnie jechało, potem na Włodarskiej był odcinek jednotorowy do Lechicka na Ramowicka, zakończony kozłem oporowym. Ten odcinek torowiska i tam się zmieniało kierunek jazdy. Jeszcze ciekawostkę powiem, że kiedyś jak trzynastka była zawieszona na kilka dni, to była linia numer 92 zastępczo i ona dojeżdżała ze Starałęki do Marcinkowskiego. Teraz pokażę w waszym kierunku, że dojeżdżało się do Marcinkowskiego w ten sposób pod Górną, tak, do Marcinkowskiego, cofało się do Galerii MM i z powrotem tam do Wrocławskiej. Dobrze, lecimy dalej. Fajny ptaszek. Czy jeśli jeździsz, jedziesz na nowszym torowisku, to czy czujesz różnicę między starszym? No tutaj takie pytanie na dedukcję, czy jeżeli jedziesz starym, rozklekotanym Wartburgiem, a przesiądziesz się do Mercedesa, to czy czujesz różnicę? No jest różnica, ogromna. Od AL. Od AL są dwa pytania, więc zrobimy tego zawodnika za jednym razem. Czy motorniczowie mają jakiś swój język, sygnały, znaki dawane sobie nawzajem i czy machanie jest obligatoryjne? Machanie to taka po prostu forma pozdrowienia, siema, wszystko jest w porze po drodze, nie? Znaków mamy mnóstwo, nie będę wam wszystkich wymieniać, chociaż no, podam jeden przykład, załóżmy, że widzę, że maszynie jest naprzeciwka, zdechło jedno światło, oczka mu się odkleiło, temu misiu. Po prostu się przypomina żarówka, to w zależności która, to sobie pokazujemy. Zdechła ci przyjacielu prawa, zdechła ci przyjacielu lewa. I motorniczy wtedy wie, że coś ma nie tego ze światłem. Albo tam tablica pokazujemy, albo tak, i patrzymy w górę i wtedy motorowy wie, że jest tam tablica. No to jest w sumie ten język taki migowy, to jest jedyna forma komunikacji między nimi na odległość. No przecież nie wykrzyczymy sobie nic kompletnie. I drugie pytanie od tego samego użytkownika. Jakie są obostrzenia czy wymagania, by zostać motorniczym? Nie ma. Po prostu musisz mieć sprawne obie ręce, obie nogi, dobry wzrok, dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, dużo oleju w głowie, wielkie jaja, bo trzeba naprawdę mieć wielkie, żeby tą robotę wykonywać. Nie bać się wcześniej wstawać i strasznie być odpornym na stres. Strasznie trzeba być, bo to...
No, a jeszcze jak długo wygląda kurs i szkolenie? No ja pamiętam kurs, zaczął się chyba w połowie kwietnia, a ja podjąłem pracę 1 sierpnia, czyli trochę to mija. No ale jeszcze miałem okres wypowiedzenia i urlop wypoczynkowy w poprzedniej firmie, to też trochę rozciągnęło to w czasie. No ale jest 30 godzin teorii, 60 godzin praktyki, to jest egzamin wewnętrzny, potem jest egzamin państwowy, potem urząd musi wydać pozwolenie do kierowania tramwajem, potem jeszcze papierologia w pracy, w zakładzie pracy i dopiero potem dostaje się przydział służb, że nam się jeździ z opiekunem parę dni. Dobrze, następne pytanie. Jakiś jeden chiński krzaczki, gracz poger. Czy będzie kiedyś jakiś film o zajezdni, w sensie jakiś pokaz, jak wygląda od środka itp. To muszę porozmawiać z szefostwem, czy będę mógł takie rzeczy zrobić. Mario The Hunter, ile zarabiasz? Nie pytamy o takie rzeczy, nie wolno o takich rzeczach rozmawiać. O pieniądzach i o polityce i pogodzie się nie rozmawia. No to są drażliwe tematy. I czy tramwaj ustawia jakieś pierwszeństwo na światłach? W skrócie powiem, że tak. Są płyty najazdowe, są systemy, gdzie ja sobie wzbudzam światło tym samym guziczkiem, co od zwrotnic. No mnóstwo jest tych kombinacji. Jest od zamknięcia drzwi też, to jest mnóstwo. Ja nie wiem, w którym miejscu, gdzie co jest po prostu. Jeżeli nie dostaję światła, to kombinuję ze wszystkimi technikami, aż w końcu to światło dostanę. Albo po prostu minie cały cykl. Dlatego też czasami nie wpuszczamy pasażerów. Przykładowo na przykład na Baraniaka tak jest, że jadę od Śródki, zatrzymam się na Baraniaka, jest wymiana pasażerów, zamykam drzwi, wzbudzam sobie światło. Jeżeli ktoś mi dobiega, nie wpuszczam, bo po prostu jak stracę światło, to ja muszę czekać cały cykl świateł. To trwa tam 2-3 minuty. Dla was to nie jest dużo, ale jak się mówi 3 minuty, ale to jest wieczność, jeżeli chodzi o to, że jak któryś pasażer z tyłu się spóźni na jakąś ważną przesiadkę, bo różne może być, tak? Nie każdy sobie jedzie spacerkiem do jakiegoś miejsca docelowego. Każdemu gdzieś się spieszy. Ja muszę myśleć o tych z tyłu, a nie tych co się spóźnili na przystanku. No chyba, że znam na pamięć rozkład świateł, no to wtedy tam wpuszczam jak leci, to tam do ostatniej chwili, do ostatniego gwizdka. Tam jak ktoś biegnie, otwieram, wiem, że kiedy dostanę światło. Mówię, to trzeba jeździć. Dobrze. Radlerek, co sądzisz o gdańskich tramwajach? Nic nie sądzę, bo nie jeździłem nigdy gdańskim tramwajem. W Gdańsku byłem 10 lat temu, to był wyjazd integracyjny z pracy i korzystaliśmy z taksówek, a nie z komunikacji miejskiej. Generator zabawy. Gdybyś miał pracować w innym mieście jako motorniczy, które byś wybrał? Wrocław tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam blisko, stamtąd w moje ukochane Sudety. Kocham Sudety. Jak kocham chodzić po górach. No. Dobrze. Adamowicz, ale drugi. Jaka jest twoja ulubiona pętla i zajezdnia? Pozdrawiam. Też cię pozdrawiam. Pętla i zajezdnia. Pętla to Starałęka, zajezdnia Forteczna. Blisko siebie. Z racji tego, że jestem ze Starałęki. Nie, że tam faworyzuję czy coś. Okej. Sławek Owczarz. Pytanie Sławka Owczarza. Jaki był twój pierwszy rok w zawodzie motorniczego? Przejrzę z pytaniem od użytkownika. Adam, którego zostawię na koniec. Tak w skrócie. Aleksandra Kamieniczna. Jaki masz już staż jako motorniczy? 1 sierpnia będą 4 lata. Drugie pytanie. Jaka linia trafia ci się najczęściej, a jaka najrzadziej? Nie wiem. Nie sprawdzam tego, nie liczę. Żyję każdym dniem. Zresztą możecie sprawdzić, którą linię najczęściej wrzucam, a którą najrzadziej. Najrzadziej to wiem, że 10 i 3 jechałem, bo 10 jechałem ostatni raz chyba w zeszłym roku, jeszcze przed powstaniem Ejbra, po zupełnie innej trasie, a 3 ostatni raz jechałem w kwietniu, no a teraz mamy lipiec. To zobaczcie, jaki rozstrzał. I jaki rodzaj tramwaju w swoim odczuciu trafia ci się najczęściej? Ja tego nie kontroluję. Po prostu dostaję klucze, dostaję teczkę, rozkład i jadę. Nie obchodzi mnie czym. Ważne, żeby jeździć sprawnie, bez usterek i wykonania i niewykonania kursu. Żeby wszyscy byli zadowoleni. Dobrze. Pawusiek, czy zdarzyły ci się kiedyś sytuacje, że pasażer lub kierowca robił ci problemy? Kierowca nigdy nie zrobił mi problemu. Śmiał się ze mnie, jak byłem w liceum, to zasnąłem na rondzie Rataje. Obudziłem się na rondzie Rataje z myślą, że zrobiłem sobie krótką drzemkę. To było po imprezie, jakieś tam jedna z osiemnastek czyichś i po prostu myślałem, że zrobiłem krótką drzemkę, a w tym czasie, jak ja spałem, to autobus nocny wykonał cały kurs od pętli z powrotem do... od ronda Rataje do pętli do ronda Rataje. Także kierowca nie ile ze mnie darłacha tam. Bo mógł po prostu, bo jestem... glejzany. Znaczy byłem. Teraz chyba też trochę mam wiele ręce do niektórych rzeczy. Ale remont pierwszy... remont jako pierwszy potrafię wykonać. To tam... Nie, to, dobra. A w tramwaju nie miałem sytuacji strasznej. Myślałem, że będzie strasznie, bo jechałem 5 wagonem typu Tatra, jeszcze po starej trasie przez Kaponierę, tam Święty Marcin. I na dworcu zachodnim weszło mi dwóch panów. Zapewne sportowcy, bo w dresie. I albo pływacy, albo biegacze, żeby mieć lepszą pływowość, no bo łysi. Co chcesz? Przecież masz w misce. Kuwetę też masz posprzątaną. Głaskałem ci dzisiaj rano.
Mogę nagrać tutaj dla widzów? Ja ci do mnie i tak nagram. Będę bardziej uparto w ciebie, ty ruda cholero. Chodź tu. Chodź tu. Przywitaj się z ludźmi. No, dzień dobry. To będzie kocia muzyka. Chodź tu. Siedź tu. No, i na Dworcu Zachodnim weszło mi właśnie dwóch takich sportowców i oni wychodzili na Marcinkowskiego. Z racji tego, że było ślisko, ja ostatnie parę centymetrów trzepnąłem klockami, musiałem mocniej zahamować, żeby po prostu zmieścić się w platformie przystankowej. A jeden z panów miał jedno piwo i trzymał się rurki, a drugi pan trzymał się tylko piw. No i ten drugi pan, jak zahamowałem, to mi wypierniczył w tą szybę, co mam za sobą, w te drzwi. Ja mówię, no to zaraz mnie wyciągnie, zaraz mnie zatłucze na kotleta, przerobi na jedwab i w ogóle. I on taki przyklejony do szyby powiedział, miłego wieczoru, panie motorniczy. No i po prostu ja dojechałem do końcówki i poszedłem na wagon się wypłakać, ale ze śmiechu. Nie mogłem wytrzymać, po prostu było tragikomiczne w tym momencie. I tak, następne pytanie, Just a Poor Quiz Guy. Jaki jest twój ulubiony tramwaj? To już opowiedziałem na to pytanie w poprzednim Q&A. I dwa, czy kiedyś kierowałeś autobusem, czy nadal jeździsz tramwajem? I podobne pytanie zadał Ogórek. Czy myślisz nad tym, żeby zrobić prawo jazdy także na autobus, żeby jeździć jednocześnie na autobusach i tramwajach? Moje miejsce zamieszkania uniemożliwia mi podjęcie dwuzawodostwa tak zwanego. Po prostu za dużo bym tracił czasu na dojazdy do pracy, a mam tutaj, wiadomo, rodzinę, pyskatego do tego kota i o to muszę zadbać najpierw, tak? Potem najpierw dom, rodzina, potem praca. Takie mam priorytety. Mam nadzieję, że wy też. Nie, bo zaraz WWF przyjedzie i kota zabierze, a mnie wypierniczą z chaty w kajdankach zaznaczanych się nad zwierzętami. Dobra, tak, lecimy dalej. Fredriks, miłośnik kolei i komunikacji miejskiej. Ile wcześniej trzeba być na zajezdni przed rozpoczęciem kursu? Kwadrans. Wystarczy w zupełności kwadrans, żeby przygotować siebie i wagon do jazdy. I czy masz planach odcinek dla zainteresowanych pracą motorniczego, czyli na przykład co trzeba zrobić, jakie wymagania? No to tak jak wcześniej powiedziałem, muszę porozmawiać ze swoim bezpośrednim przełożonym, czy mogę zrobić odcinek i jakie kategorie mogę zawrzeć bez problemów w tym, żeby tam czegoś nie... albo nie dopowiedzieć, albo wiadomo. I ostatnie pytanie, które tam już powiedziałem, Sławek Owczarz, jaki był twój pierwszy rok w zawodzie motorniczego, to ma bardzo dużo wspólnego z pytaniem pierwszym od użytkownika Adam. To będą ostatnie też trzy pytania. Pierwsze pytanie. Czy uczestniczyłeś jako motorniczy w zdarzeniu drogowym? Tak, przez pierwszy rok to czułem się jak rzeźnik. Miałem cztery kolizje, żadna z mojej winy, po prostu uczyłem się tak zwanego ograniczonego zaufania i przewidywania sytuacji. Nie będę wam mówić o każdej lufie, opowiem tylko o tej śmiesznej, z racji tego, że strona Airbnb ma być humorystyczna. Jechałem sobie od Gwarnej do Świętego Marcinu, bo dalej widziałem, że mi światło zgasło, więc tam puściłem te 10 na godzinę, tam jak z łuku wyszedłem, puściłem 10 na godzinę z wybiegu. No, a toczy się, kochana maszynko, kochana taterko, i równolegle ze mną jechał facet Fiestą, i ten facet, no co się patrzysz ty w siurze, no i ten facet był tak zapatrzony chyba w prawą stronę, że trzyma pierwszeństwo, bo tam było skrzyżowanie równorzędne, że nie zorientował się, że jedzie koło niego tramwaj i mi po prostu przełożył mniej więcej za pierwszymi drzwiami. No to ja w celu udrożnienia skrzyżowania podjechałem kawałek, on się wiadomo odbił, dlatego to zrobiłem bezpiecznie, gdyby on był dalej przyklejony, to bym się nie ruszył, żeby nie zrobić większych szkód. No i wychodzę, jedną ręką dzwonię na nadzór, drugą ręką macham do gościa, a facet też mi pomachał i pojechał w pizdu. Także tyle w temacie. Nie? A o pozostałych trzech kolizjach nie będę opowiadać, ponieważ dużo nerwów mnie to kosztowało, ale nie sama kolizja, tylko sytuacje pokolizyjne związane z uczestnikami tych kolizji. Tak? Ale to pozostawię w sferze tajemnicy zawodowej, która mnie obowiązuje. Czy zdarzyła ci się niebezpieczna sytuacja w przestrzeni pasażerskiej tramwaju podczas twojej służby? Nie bezpośrednio, ale tydzień po zdarzeniu zadzwonił do mnie nadzór ruchu z pytaniem, czy w takim wagonie, na takiej linii miałem sytuację, że mężczyzna napastował nieletnią. No w skrócie, podejrzewany akt pedofilii. Ja mówię, że pierwsze słyszę i rozumiecie to. Powiedział, że mniej więcej w takich godzinach porannych, gdzie wszyscy jadą do szkoły, do pracy, tak? Stąd podejrzewam nieletnia w komunikacji miejskiej. I mnóstwo ludzi w taborze. Mnóstwo, od groma, tak? Tym bardziej, że to była ta linia, która naprawdę była najczęściej no, bardzo mocno obsadzona przez pasażerów. Sąsiadująca z dwunastką, tak? W kolejności numerologicznej, nie? I nikt nie przyszedł do motorniczego, nikt nie zgłosił, że tam coś się dzieje. No kurwa mać! Ja nie wiem, jak dalej sytuacja się rozwinęła. Ja powiedziałem, że nikt mi tego nie zgłosił, ja nic o tym nie wiem. Że to jest poniżej w ogóle krytyki, w jaki sposób ludzie się zachowują, a jest coraz gorzej, nikt nic nikomu nie zgłasza.
To była jedyna taka sytuacja, która naprawdę zjeżyła mi włos na głowie i na plecach i na innych częściach ciała, na przodkach, tyłkach i całej reszcie. To naprawdę, to był hardcore dla mnie, emocjonalny, to co ja usłyszałem. No, a podejrzewam, że nie tylko ja mam takie sytuacje w komunikacji, tylko że jest ogólna znieczulica, mam to w dupie z mini ogólnie, tam wiecie o coś. Nie będę się na ten temat wypowiadać, bo nie od tego jestem. Ale tak to nie miałem. Miałem tam jedną bójkę po meczu, ale panowie sami siebie nawzajem powyrzucali z tramwaju. Dojechałem szóstką, to był kurs zjazdowy z Junikowa, takie niedobitki po meczu wracały, sobota jakaś i na bułgarskim weszli, to na grunwaldzkiej już ich nie było, bo jeden drugiego po prostu wypierdzieli z tego wagonu. Wiadomo, trochę krwi było na podłodze, bo się nieźle poturbowali o te rurki, no ale już kurs dociągnąłem, to też porozumienie z nadzorem ruchu, także tam... Nikogo praktycznie nie było tej 23.15, jak wyjeżdżałem z Nikowa, no to albo wszyscy leżą nawaleni, albo już pojechali się nawalić, także pusty się jeździ nie? O tej godzinie. I czy zarząd MPK Poznań reaguje w jakikolwiek sposób na nagrywanie przez siebie filmów z kabiny motorniczego? Jakby mieli coś przeciwko, to by mi powiedzieli i nie zamieszczałbym takich filmów, tak? Miałem rozmowę z kierownictwem na temat tutaj strony, mam zezwolenie na prowadzenie, także... Jestem tutaj dla Was, a na Was też liczę, jeżeli chodzi o jakiś tam feedback, bo ja strasznie lubię używać ironii, sarkazmu i jeżeli po prostu przesadzę, to mi mówcie, bo nie każdy taki humor rozumie. Ja jestem abstrakcjonistą umysłowym i absurdy, różne absurdy wymyślam i rzeczy oksymorony, rzeczy sprzeczne, to jest po prostu mój konik. Jeżeli chodzi o śmieszkowanie, ale no mówię, nie każdy toleruje takie poczucie humoru, więc jeżeli czegoś nie będziecie rozumieć, to mi mówcie, ja wtedy będę poprawiać tak, żeby wszyscy to rozumieli. Okej, dobrze, to tyle z mojego Q&A. Miało być pół godzinne, wyszło mi 17 minut, zanim skończę, pewnie będzie 17,5. Uzgodnimy, że pod tym filmem będzie zbiórka na kolejne Q&A, okej? Że nie obiecuję, kiedy ono będzie następne, po prostu jak się zbierze jakaś fajna grupka pytań, to nagram kolejny Q&A. Także miłego dzionka, trzymajcie się, hej!